Siemaneczko, jestem Pepetem Games. Witam także w Paminsetto 22. Ciebie widzicie, zajmuję się. Zbiłem, pokój z Rajano. Ogarnięte, wszystko, można było przewinąć. Senegant. A widzicie na moim koncie, także nie małe pieniądze. Jak widzicie, 622 tysiące. To jest w szoku. W kolejnym szoku jestem, że aż tyle pieniędzy nam się udało tutaj pozbierać. Z czego? Szczerze, nawet nie wiem. Więc zobaczymy. No mamy tak. Sprzedane produkty 324, sprzedane jako 110, sprzedane byle 127, sprzedane gospodarstwa 308 tysięcy, więc naprawdę jest tego ogrom pieniędzy. Przez to naprawdę jestem zadowolony, że chyba inwestycja była w te panele. Tak, żeby, jak to się mówi, na wiatrach, więc naprawdę teraz to jest miód na moje oczy, uszy, przepraszam, nie oczy, uoczy. Powiem się na moje oczy, powinno praktycznie powiedzieć, bo ja bardziej widzę pieniądze niż widzę coś innego. Dobra, szczerze, ja chyba się zaraz uprzednę gdzieś, bo nie chcę mi czegoś tutaj tak jeździć. Bezcelowo, można powiedzieć, więc sobie się zawsze nie wiem, czy dojedziemy gdzieś tam do końca, czy nie, jestem ciekawy. A chyba na końcu ogólnie mi się zdaje, że kupię, ale tak mocno nie będzie spało. Więc tak, 622 tysiące. Więc bierzemy. Znaczy tego spokoju. Mi nie było, 305 tysięcy sobie spłacamy. Byśmy już mieli na czysto. Więc... Ja sprawiam 272 tysiące. Sporo. No, my jesteśmy na czysto, powiedziałem. Próbować kupywać, jeszcze raz kupywać, to się naprawdę fajnie zwraca. To wszystko, ta inwestycja. Czy to panele, czy to ogólnie. A teraz te pole było kupowane. Także jestem zadowolony, że te pole było kupowane ze słonecznikiem. No się tak jak mówię, akcja upowiedziana. Pewnie w przyszłym odcinku będzie to akcja. Prawdopodobnie słonecznik, już podejrzewam. Z tego względu, że chcę to jakoś fajnie rozdzielić i Rostala wykorzystać, to powiedzmy w sensie użytkowym, bo widzicie, że Rostal najmniej teraz obydwa, wiadomo, takie duże kombajny, żeby no to, z jednej strony teraz szkoda takiego kombajnu nie używać, tak? On też stosunkowo młody, bo dopiero pierwszy rok, drugi rok praktycznie jest na gospodarstwie, więc jak wspomniałem, on jest tylko i wyłącznie do akcji słonecznik i kukurydza. Pewnie zostaje do końca, bo te raczej kukurydzy nie będziemy wziąć na ziarno, czy to właśnie na... czy to właśnie... Słonecznik to jeszcze jest takie półbiedy, bo słonecznik jest dość... tak powiem, szybko zbieralny z tego względu, że ta przystawka, która jest, to jest 15 na godzinę, więc tam jest naprawdę ogrom szybkości, można powiedzieć. Tam nie trzeba się jakoś mocno spinać. No patrz, no muszę jakoś tutaj przyjechać w tą stronę. Tak już miała więcej nogi. No, takie coś zrobimy. I obkosimy tak. Będziemy jakoś trzeba było się wciąć, jakoś to trzeba było ogarnąć, tak? Więc niech tak będzie. Ale ma co robić. No i tak. Na czysto, fajnie, jesteśmy na czysto z pieniędzmi, znaczy przepraszam, z pieniędzmi, z bankiem, więc musimy się zaraz martwić kredytami i niczym. No teraz jest typowo fajny moment, że jednak te pieniędzy będziemy raczej mieli dość sprawo, no teraz powiedziemy sobie tak, wiecie, to jest seria taka do ogrywania, więc musicie mieć patrzeć na to, że będę sobie wyjeżdżał w niektórych momentach. Więc tak teraz, żeby przejedziemy tak i będziemy sobie tak kosić. No i to będzie dokładnie obcięty, teraz idealnie, no wprost powinniśmy się czekać, tylko się zastanowić, czy podmieści się kadia, przepraszam, w zbiornik, bo to jest dość spore pole moim zdaniem. Jak na taką kiszonkę, kiszonkę, kurwa, teraz kiszonki, z janówkę.
Bo to jest naprawdę spore pole. Patrzymy. Maga zawalenia, czy rok będzie wymagało? Nie. Jest dobrze. A tak. Co właśnie odnośnie kiszonki? Kiszonka jest skończona. 6970. Nie. Tak, chyba 970 tysięcy, bądź 990 tysięcy litrów. Można powiedzieć, że milion litrów kiszonki z kukurydzy miałem właśnie zebrany. Byłem no, rekord w tym roku, w tym sezonie. Jakby nie patrzył. Rekordów. Właśnie takiej ilości kiszonki z kukurydzy bynajmniej nie miałem. Oj kurwa, mogę się nie zmieścić. Nie może mi się nie zmieścić. 76. Oj, oj, oj. Może trochę zbyt pochopnie pojechałem. No zobaczymy. Czy to się uda tak idealnie? Może. Czy jednak mi się nie zmieści? A jest teraz pytanie. Albo nie wyjdzie. Trochę źle zrobiłem, mogę to razu przejść tutaj. W środku tutaj się mi jakoś może lepiej. A dobra, to jest mało ważne. Tak, milion litrów kiszonki z kukurydzy. Teraz będę ciął także na tawę na kiszonkę podobnie. Bądź ewentualnie na nasianu, bo jeszcze jest możliwość nasianu zrobić. W październiku jeszcze nasianu w ogóle można zrobić, więc ale jeszcze będzie siano zrobione. W listopadę reakcji jeszcze w tym sezonie będzie. Oczywiście też trzeba będzie przetestować kawałkę na odcinku, która była na live'ie. Także tam też będzie trzeba wykorzystać tą akcję. Tą zgawiakę, kurwa, tą akcję. Znaczy w sumie akcję też, tak? I 98%. A, chyba nie wstrzeliliśmy. No i tak. No, takie znowu górki są. Górki, pogórki, to nie na łoś. Jak to moje tutaj równanie terenu. Więc tak, chyba lecimy tu. Rządy nieogarnięty, bo jeszcze nawet powiem szczerze, że nad nim się nie umyłem, nic. Ale to nic. W sumie, czy to przeszkadza aż tak mocno? Myślę, że nie. Czy maszyna robi, naprawdę ten rządy w pole nie dużo robi. Bo więcej robi jak case. To samo moc, to wszystko. A jednak trochę ten John Deere bardziej dostaje po garach niż ten case, który by kupowali tej samej mocy. Zobaczymy, będę już miał git, czy będę cię wysyłać? Powinienem chyba. No, a patrzcie, jak inna nie trafiłem. I tak. Wspomniałem. Na tym odcinek słonecznik na nowym polu. No i tutaj będzie tawa ścięta na odcinku i będzie akcja łaranie, że tak powiem. Będzie łarka, głęboka łarka, bo to będzie powiększone wszystko. Będzie na tip-top zrobione wszystko pięknie, ślicznie, jak się da. I niestety tym lepiej. No to teraz będzie, a się nie mylę, jęczmień. Będzie to chyba jęczmień, bo jak się nie mylę, mogę jęczmień jeszcze siać. Tak, październik, listopad. Wrzesień, październik, przepraszam. Więc już mogę sobie przygotowywać pole pod właśnie tą łąkę przełożyć później i przygotowywać pole. Łąkę pod pola i przygotować wszystko tam, żeby to można było porównać i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że tak się tak myślę, że to wypali. Że to zna egzamin. Po prostu, takie tam, to patrząc racjonalnie, połać też nie jest mały, tak? Można powiedzieć. Nie wiem, czy biega z tym, ale patrząc na wszystko, ma potencjał. Patrzę też na pola, które byśmy mogli kupić, ale niestety brak pieniędzy, nic na to nie poradzimy. Ale myślę, że kupiona też powinna mi dość ładnie oddać. Więc będzie sprzedawana, wiadomo, będzie soja,
Sprzedawano od razu kupkę jędza i słonecznik mieli na przedpustorze, więc ze słonecznika typowo pieniędzy nie będziemy pewnie mieli. Choćbym wolałbym, powiem szczerze, wolałbym jeszcze trochę uzbierać, żeby chociaż 150 ton powiedzmy, i tam 50 tysięcy litrów mieć zebrane i sprzedane, żebyśmy trochę mieli kasy. Chociaż patrząc racjonalnie, myślę, że będzie tutaj dość dużo słonecznika. Jest tutaj pole całe, tu są te pola i tutaj to myślę, że raczej powinniśmy mieć tutaj ogarnięte to, żebyśmy mieli tego słonecznika jak najwięcej. Tak mi się zdaje, że to chyba 160 tysięcy litrów chyba się mieści tylko w, tak powiem, magazyn przetwórczy. Więc myślę, że to musimy troszeczkę poszaleć. Tak, patrzcie, jest 10 minut odcinka. Praktycznie nic nie musieliśmy, a praktycznie jeszcze nic nie zrobiliśmy, więc ja mam tego tej roboty dość sporo do ogarnięcia w niedzielę, jeśli będę miał czas w ogóle. No bo teraz jestem sam na gospodarstwie. Mówię to może. Znaczy mówiłem, ale może nie każdy jeszcze o tym wie. Zostałem sam na gospodarstwie, mama pojechała do środki. Więc nie ma tam komu pomóc, nie ma komu pomóc, tak powiem, no i teraz trzeba całemu sobie ogarniać tutaj bydło, więc trochę tej roboty jest. Teraz muszę tylko, mam tylko tak popadę mówiąc, od godziny 8 praktycznie mam czas, żeby usiąść i nagrać cokolwiek. Właśnie do tej godziny 10 maksymalnie, a wstaję po czwartej, chwilę. Kurwa. No i ciężko, można powiedzieć. Więc szczerze mówiąc, tak się cieszę, że jakoś się wyrabiam. Dwa tygodnie, ponad dwa tygodnie matki nie będzie. Więc trochę jest roboty tutaj do ogarnięcia samemu. Wiadomo tam, że matka akurat może tam aż tak typowo nie robi. W sensie, chociaż nie, no robi. Ale w sensie mi chodzi, że gdzieś tam, wiecie, dojenia, to jest pomoc przy dojeniu. Tam przy uprzątkach taki typowy, no bo tam obornik czy cokolwiek, no to żeby przeważnie sam wywala. I kiszonki przychodzi. A tak to wiecie, cały ten natłok teraz się wrzucił na mnie samego. No i trochę tak kurwa jest, nie że ciężko, tylko tymczasem trochę bardziej trzeba pogospodarować, żeby to jakoś jakby wychodziło, no bo wiadomo, przy 40 sztukach wydłoną tu trochę jest. A bo tej aż po niedzieli będzie pewnie mniej. Tego wiadomo, są plany, plany na sprzedaż. I mam pewnie jeden cielarz, jak mi padnie. Nie wiem od czego, chyba jakiś taki. Nic mu nie jest. Dosłownie mu nic nie jest w sensie fizjologicznym. Czy to biegunka, czy tam ten, a strasznie słaby, witaminy dostaje, wszystko dostaje, a i tak nic to nie daje. Dosłownie nic nie daje, więc nie wiem o co chodzi, no ale będę stać cielaka, którego chowałem praktycznie 2 miesiące, bo 2 miesięcy, cielak 2-miesięczny, żeby zaraz tak coś nie daje ten, a tak chyba się teraz mam, chyba że nagle coś cielaka i cielaka, tak to się mówi, nie mam. Nie wiem co się tam dzieje. Czekać jakiegoś mądrego weterynarza wezwać. Żeby to akurat tylko w rejonie to jest tak ciężko takiego weterynarza. Który bym przyjechał, żeby przewalać mu to. Pod względem właśnie czegoś co brakuje, może coś jest z tej szopy mojej. Co przeszkadza, bo w drugiej obłoże, którą. W szopie. Mówię po swojemu. W szopie, którą kupiłem. Już będzie chyba 6 lat. Dzięki Bogu tam może dwa były padnięcia, tutaj to jest
a na więcej jak się niż może praktycznie. A dzięki Bogu na razie tamte mioko spadło chyba tam około 10, nawet może nie 10. Tamte mioko, tak to było tylko nawet nie wiem, że 10, może nawet nie 10 sztuk, a tak to było zawsze, że na tym dzięki tu się chowało 20 wycieleni, więc no ciekawie zawsze było. No teraz na szczęście jest trochę odwrotny, ale jeszcze niezadowalający, muszę pomyśleć, poczytać. Jak czytanie czy cokolwiek, no to wiadomo, każdy może mieć co innego, bo każdy ma inną przełomowę, każdy inne krowy, każdy ma innego byka, powiedzmy. Czy tam będą właśnie dali nasienny, powiedzmy, nie wiem, tak można powiedzieć, dali nasienny byka. O. Dlatego nie wiadomo, co tam może być, jak to może być. Może jakoś nawet fajnie, płynnie to chodzi. A obejrzenie zacina i nic. I mówię, i patrząc, trochę jest lipa, no ale co zrobić? Nic nie zrobić, człowiek, jeśli padnie, no to padnie. Tak samo i teraz. W tym tygodniu poniedziałek. Tak, byk mi też odleciał. Miał jeszcze, no powiedzmy, troszeczkę lepiej jak pół roku. Przyjechał weterynarz, dostawał przez 2 czy 3 tygodnie, dostawał zastrzyki, bo nie mógł wstać. No i co? Postawiłem go i nie wiem, czy mu coś chrupnęło, czy coś. No bo nie mógł stać i miałem taki, kupiłem specjalnie ten stawiacz na bioda, który podnosi bydlaka. No bo to się u nas stosuje przeważnie, przynajmniej ja to widziałem, dlatego to kupiłem. I to postawiłem go mniej więcej, chociaż dupko, żeby to wiecie, postał lekko przed nimi. Mówię, postał pół godziny, nie więcej, to po swojemu postał pół godziny. Mówię, odpuszczę mu już dzisiaj, mówię, i przyjdę jutro, czy tam mówię, później, w późniejszym czasie, to ogarnąć. Powiedzmy, to była godzina druga, ile pół do czwartej, a byka już, byk sztywny. Więc mówię, kurwa, no zajebiście, to nie? Nawet ten zapewniał, że byk będzie. Byk dumrzej. Tak samo i tutaj z tym cielakiem witaminy wytrenasz. Masz takie, będzie dobry, ale widać, że te witaminy to chuja warte, szczerze mówiąc. Nie wiem, ciężko jest. Tak samo teraz krowa coś z wymiem ma. Kurwa, nie wiem, jak jakieś fatum, jak matki nie ma, jakieś fatum się jebło. I tak człowiek, kurwa, bo ja się nie powiem, bo w imię to akurat było za matki, tylko cielak jest za matki. No ale jakoś tak, znaczy nie ma matki, w sensie takim, że matka była, coś widziała, ale mówię, jakoś taki, jakieś dziwne fatu mam, ktoś chyba kurwa nie chce, żebym gospodarzył, podejrzewam, że byłaby wsi, na pewno tak właśnie osoby są, które no nie chcą, żeby człowiek się rozwijał, żeby lepiej pierdolił gdzieś indziej, nie chcę dawał gospodarkę, żeby się tutaj nie bawić, tak. Wiecie, nieraz to taki człowiek, jakiś człowiek taki nieraz potrafi, może zaszkodzić mi cokolwiek innego. Taka ta zawiść. No wiecie, w ciągu 6-7 lat do gospodarowania, to będzie jakoś kwiecień, maj, kwietniu. No kupować potężne maszyny, znaczy potężne. W moim mniemaniu potężne, bo bardziej duże niż potężne, w zasadzie. I cały czas coś tam się kupuje. No i tu trochę ludzi. Kurwa to, nie? A że człowiek kombinuje, to jakoś żyje. Ktoś się kupi, tak samo jak na jesieni, w październiku. Kupiony siewnik, nóż ten 4-metrowy był na gotóweczkę, no, może pieniądze, ale
jednak za gotóweczkę, nie żadne jakie tam kredyciki, nic. Będą mam taka trochę obsada. A tak się mówi. A już ludzi tak kurwa trochę boli, no nie? Człowiek się rozwija. Gospodarkę. Żeby iść później, w późniejszym czasie do roboty, bo jeszcze no, w taki jeszcze jest, że nie mogę iść do roboty, bo jestem młodego rolnika. Żeby tam tak się mówi, klauzula zeszła, że nie musiał później wracać pieniędzy. Ale do płynności. Znaczy, na cały czas sobie kupuję maszyny. To co może. I pójdę do roboty, żeby miał po prostu szybko, miał to zrobione tak. Mimo, że takiego bydła jest dużo. Można powiedzieć. A tak. W dzisiejszych czasach mimo wszystko. Ciężko się. Przynajmniej w moim mniemaniu ciężko się utrzymać. Nie mówię, że się nie utrzyma człowiek. Ale jednak to jest takie. Nawet na innej takiej ciekawości sobie iść z powrotem do roboty. Bo człowiek pracował, dostała po pewną wypłatę i tak jak teraz, czy macie kurwa kryzys mlecz, prawie jest mleczanie, dostajecie nie, do 50, później 2 zł, kurwa, później znowu do 50, no, do 30 i tak kurwa skacze to mleko. To jest niepewne, nie możecie sobie zainwestować, nie wiadomo jakich pieniędzy, kiedy to powiedzmy nie możecie wziąć, bo... No powiedzmy tak, kiedy to nie możecie sobie wziąć, żeby kupić powiedzmy, nie wiem, jakieś to dużo mocniejszą, nowszą maszynę, jakby w planach ciągnik, w planach poszedł, była remont obory, właśnie, żeby ją zrobić. Nawet był plan burzenia stajni obory, a postawić nową, ale mówię, przy tych większych cenach mleka i w tych niepewnych czasach to jest trochę ryzykowne. A wiecie, jakby tak pójść do roboty, to mógłby zaryzykować i postawić tak. Tyle remontowane, bo tak, patrzę, no trochę tego jest, ale tego przemiału, powiem tak, przemiał jest większy niż zarobki. Bo tam człowiek coś tutaj pójdzie to robi, coś tam coś to porobi, coś tam kasa padnie. Tak samo jak taki to jest ciężko. Ale wiadomo, jak człowiek ma trochę kredytów, jak powiedziałem, lepiej za młodu zainwestować, już na starość chyba inwestować, a później patrz, że oj mój Boże, zdrowie nie pomoże i zamiar się nie ma i później trzeba kredyty spłacać, a wiadomo, lepiej zawczasu niż później. Przynajmniej moim zdaniem. Niektórzy mówią, że po co mać kredyty i inwestować lepiej za swoje. No ale jakbym teraz miał kurwa inwestować ze swoich, no to jeszcze bym był kurwa z 5 lat czekał, bo 10 lat za ciągnikiem. No tak kupiłem ciągnik na kredyt, kupiłem sobie maszyny na kredyt. I co, kredyty zaraz zejdą i maszyny zostaną i co? Tak trzeba robić. Jeśli ktoś naprawdę ma dobrą robotę, ma dużo tego wszystkiego, to sobie odłoży, ale jak niektóre, nie tak jak ja, nie narzekam, że mam źle, ale nie są takie kwoty, które można by sobie odłożyć naprawdę w potężnych ilościach, tak? Bo zawsze coś wyjdzie, że trzeba coś kupić, coś trzeba zapłacić. Jakieś paliwo, nie paliwo. Wiadomo, jak to w gospodarce, tak? To trzeba kogoś wymienić. Tak teraz trzeba będzie kogoś wymienić. Bo są wydatki, będą więcej. Nie dostanę na rzeźni. Znaczy powiedzmy tak, nie dostanę tyle na rzeźni, żeby kupić krowę za krowę. O. Więc. Ale jednak produkcja mleka jest u mnie kluczowa. Więc inaczej nie da się. Więc krowów nie kupię. No to już jestem w dupie. Tak powiem, kolokwialnie mówiąc, chociaż tak mam już trochę plany, trochę na inne co do tego, do tego gospodarstwa mojego, mam 7 lat, gospodarstwo, no wiecie, człowiek nie będzie udawał, że jest całe życie mądry, że to nie przeżył, chuj wie, czy ile dalej 70 lat żył. Człowiek nie przeżyje wszystkiego, znaczy inaczej, nie przeżył wszystkiego i nigdy nic nie wie. Do końca. Więc człowiek się, jak to się mówi, jak przy sobie mówi. Człowiek rodzi się głupi i umiera głupi. Bo nigdy człowiek niczego. Człowiek wszystkiego nie będzie nigdy umiał. Jeden potrafi coś naprawić, drugi potrafi, nie wiem, kompozycję
kurwa, na fortepianie zagrać, powiedzmy, coś w stylu. Więc są ludzie różni. Każdy to inaczej ma, tak powiem. Każdy, mówię, każdy, moim zdaniem, każdy, nie obrażając nikogo, ale mówię, każdy, moim zdaniem, człowiek, nawet sam mogę powiedzieć o sobie, kurczak jest głupi, głupi nie zostanie, bo wszystkiego nie będzie wiedział. A przemądrzając się, kurwa, źle powiedziałem, że głupi, głupim jest, głupim zostanie, trochę źle powiedziałem. Ale mi chodzi o to, że nie ma człowieka, który będzie wszystko umiał, robił i wszystko będzie wiedział. Taki człowiek po prostu nie istnieje. Po prostu nie istnieje. Takie jest moje zdanie. I może się z tym zgadzać, może się nie zgadzać, ale takie jest moje zdanie. Dobra. Czekajcie, bo tak patrzę. Dobra, to jest oficjalny ten ostatni przejazd. Będziemy kończyć. Może mi starczy? Może mi się zmieści, czy nie zmieści? Może mi się zmieści. Mam nadzieję, by na mnie. No i no byśmy mieli teraz drugi, trzeci zbiornik, tak? Niecały. Tamten był. No to trochę tego bolału będzie. Siodeczek ładnie teraz, bożki pójdzie, ten, to będzie trochę trzeba połogarnąć, tak. Ale jest potencjał w tym bolu. Fajna ławeczka będzie. Dwa orki będą ogólnie, bo tu będzie pewnie łagane. Tutaj i tutaj będzie orka, więc dwa orania będą robione. Szczerze tak, nie wiem, czy przy nic tutaj nie jebnąć, chłopiedzy. Taką szybką poprawkę zrobili, byśmy to zrobili. Tam jęczmień i byśmy mieli elegancko. No może zamiast tego, to może powiedzmy, będzie na ziarno święta i będziemy sobie siać. Będziemy sobie ładać, zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie. To jeszcze się ukaże. Nie, no powiem szczerze, ładnie to idzie. Mimo ten 6-metrowy header, ale to idzie. No mówię, przez to, że mi się podobało. Jest może przyzbrojony kombajn na ziarnówkę. No tak mówię, żeby tak trzymać trzy kombajny, ale może sobie ewentualnie przypiąć tego czy tamtego do przystawki. Ale mówię, ten hostel jest fajny, bo ogólnie ich hostelów nie używa. Wiadomo, ten malutki, ten pierwszy, ten oryginalny był, wiadomo, za mały. A ten był z mod huba, albo bodajże, ściągany. Naprawdę fajnie to oddało. Moim zdaniem, no mi się zdaniem podoba. Może w rzeczywistości go nie kupił, powiedzmy, ale tak ogólnie fajny jest. To była fajna jest i wszystko. No nie, nie dojedziemy do końca, niestety. No i tak zostajemy takim ładnym widoczkiem, więc w dzisiejszym odcinku byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.